Hejka, Sulejka. Tutaj zaczyna się moja podróż na Exotic Fest do Poznania. Jest godzina 6.03. 6.47 mam pociąg. Chwilę po 10 będę na miejscu. Będę. No i przyszła pora na przesiadkę. Kurwa, nie ma napisu dworzec centralny, ja pierdolę, nikt mi nie uwierzy. Dobra, tu jest jakiś zjebany Mariot. To Mariot 2. No. Idę sobie powoli na obciąg jeszcze. Mam w planach w końcu coś zjeść. A to jest najwyższy budynek w Warszawie aktualnie. Nazywa się Warsaw Tower? Nie, Warsaw Tower. Nie wiem. Kurwa, musiałbym sprawdzić. A tam pewnie jakieś nowe gówno się buduje, bo żuraw stoi. No, to tyle wycieczki po centrum Warszawy. Słoneczko właśnie wschodzi. Ja idę zjeść śniadanie. I zapierdam dalej. No dobra, to jeszcze raz. Hejka, Stulejka. Tak jak na wstępie powiedziałem, po długiej i ciężkiej podróży obciągiem, chyba 3-godzinnej, dojechałem do Poznania i dzięki organizatorom Exotic Festu pozdrawiam serdecznie Aleksandra Pojaska i całą ekipę, bo naprawdę zajebiście zorganizowane targi. Mam możliwość tak jakby nakręcenia, czy pokazania wam w ogóle, jak wygląda Exotic Fest w Poznaniu z trochę innej perspektywy. Już wam ją pokazuję. Ja stoję chyba tak mniej więcej. Raz, cofnę do tyłu. Bo do przodu przecież się kurwa nie da. Moment. Tak, bo ja, ale uwierzcie mi, staram się kręcić to w poziomie. Dobra, stoję mniej więcej na... Nie, nie stoję w połowie, zjebałem. Muszę wrócić. Dobra, cofam do przodu. Jestem tak, jestem w połowie długości hali i to jest tak. W tamtą stronę jest jakieś... Zaraz, 20 cm to tyle. 1,5 km. I w tamtą stronę też jest 1,5 km. A tak szczerze, no myślę, że około... Nie wiem, 150-200 m w każdą. Mógłbym pewnie sprawdzić dokładne wymiary hali, ale... To by wiało profesjonalizmem. W ogóle patrzcie, co tam się dzieje. Oj, tu z Venomu Zartu. Ja tam byłem chwilę temu. Dobra. Więc hala jest po prostu przepotężna. I stoiska są ze wszystkim. Znaczy, to co mi się trochę... Panom akwarystyki może się to nie spodobać. Mi się podoba, no bo ja jestem od pająków. Tak jakby... Akwarystyka jest tylko tam, nie? Wszystko inne to jest taka stricte terrorystyka, teraria, wystroje, zwierzaki, karmuwa, więcej wystroju, zwierzaki, znaczy zwierzaki są wszelkiego rodzaju. Mamy węże, mamy jaszczurki, mamy płazy. Czekajcie, muszę ich namierzyć wzrokowo. Tam są wantisi, więc w zasadzie mamy wszystko na tej giełdzie. Jak oni są, to mamy wszystko. Ale tak jakby to, co jest ważne z mojej perspektywy, czyli jeżeli chodzi o pająki, to mamy, zaczynając od początku, ja w ogóle tak wszedłem i zaraz za kasą stoi sobie. Zaraz wam pokażę, kto. Tam jest pan prezes. Gdzie jest pan właściciel? On zginął. A nie, bo on stoi u siebie pewnie. Dobra, moment. Powolutku. Yes. Ja już też jestem zmęczony, bo obszedłem to już 6 razy w tą z powrotem. A i nie spałem od wczoraj. Dobra. To tak jakby... No będę... Nie, no wybacz, no ale nie będę opowiadał o hodowcach gadów, bo... Mogę... No, znaczy o hodowcach gadów, no.
Tam na końcu gdzieś ma stoisko pan Witold Klucik, zresztą jest synem Maksem i z całą rodziną chyba. No węże ma naprawdę przezajebiste i tu w ogóle naprawdę jest w chuj zajebistych gadów. Są, można sobie kupić, nie wiem, od najpopularniejszych, czyli agamy, lamparty, orzęski, poprzez jakieś inne gargulce, nie gargulce, no opór. O, tu jest fajne stoisko, bo to są roślinki. No ale dobra, nieważne. Dobra, wracamy do pająków. Kurwa, ja się ciągle dekoncentruję. Zupełnie jakbyście zupę rozcieńczali wodą. Tam jest wejście. I zaraz za wejściem, teraz z lewej, ale z mojej perspektywy to było po prawej, jest Spider Shop. Nie Spider Shop, co ważne, Spider Shop. Nie powiem, kupiłem sobie tam coś dzisiaj. I podobno coś fajnego, przynajmniej tak mi powiedział, nie wiem, ja mu wierzę. No obok są jakieś tam jaszczury, no bo Spider Shop, no, zresztą mówi, te stoiska na dobrą sprawę na każdej giełdzie wyglądają bardzo, ale to bardzo podobnie, no bo tak, są pająki, są braplasty, wystroje, kable, spryskiwacze, Jezu, kostki torfu, no cuda na kiju, do wyboru, do koloru. Obok tutaj po sąsiedzku jeszcze są, jest chyba stoisko z żabami, tutaj są jakieś gadziaki, ale zabijcie mnie, a sobie nie przypomnę. Tu jest wielka wyspa Kajmana, czyli wystrój po prostu do oporu, co chcecie. Tuby, korzenie, maty, sraty, chuje, muje, dzikie węże. Bajka po prostu. Bardzo duże stoisko z wężami Balpytons. Przeszedłem się, popatrzyłem. Nie pytałem o ceny, jednak darka mi się przyda. Tu sobie drepcze Kuba, drepcze, to jest. dobra, lecimy dalej. Tutaj też jest kolejne stoisko z wężami. Tutaj jest stoisko... Będę tak próbował po angielsku powiedzieć. Right Rack Systems. Rack System? Jakoś tak, nie wiem. Czyli po prostu raki dla hodowców węży. I bardzo cenione, znaczy raki, rack systemy. Bardzo cenione, bo kilku moich znajomych, którzy zajmują się wężami, pana Wrighta sobie, kupują. Tutaj są same rzeczone węże, nie? Czyli pytony, może nie tylko pytony, no cuda na kiju. Tu jest jedna hodowla, tam jest Halloween Creatures, właśnie Balpytons i jeszcze gdzieś coś było, no mówię, no tam gdzieś jest pan Plucik, no ale nie na tym się skupiamy. No tak, Spider Shop mamy odpaczony, przenosimy się. O, jest nasza gwiazda. Tu mamy roślinki, a po prawej, paluchy mam, będę wam pokazał dzisiaj. A tu jest Przemek z Arachnohobby. I siedzi pewnie ze z panem prezesem. No Przemka jak to u Przemka, ptaszniki. To samo co wszędzie prawie. Z tą jedną różnicą, że Przemek sobie robi po prostu markę, więc jak kupujecie u niego pensetę, to wiecie, że łapiecie wylęk Turka w pensetę z napisem Arachnohobia, nie? Tak samo jak kupujecie pojemniki z wentylacją antymuszkową, to tam też jest logo Arachnohobia, zupełnie jak na masce jego Mercedesa W211. Nie wiem, jaki silnik, nie dopytywałem w sumie, po co by to. I u Przemka jest jeszcze jeden fajny temat, zresztą Wojtek Kubiak mówił o nim na swoim kanale. Tu stoją sobie terraria premium i mówiąc tak po mojemu, ja sobie je obejrzałem z każdej strony, pomacałem, podotykałem, nie powiem, że powąchałem po dwóch covidach, po prostu nie mam węchu, nie ma się do czego przypierdolić, tyle, naprawdę jakość wykończenia prima sort. No tam jest stoisko z karmówką, no dla mnie stoiska z karmówką na giełdzie są trochę, znaczy z mojej perspektywy, nieprzydatne zupełnie, bo ja mam trochę inną skalę zamawiania karmówki. No i tyle. Idziemy sobie dalej. Tutaj są kolejne węże, tutaj są gekony, nazwy macie, nie będę wam tłumaczył. Ja się nie znam tak jakby na hodowcach gadów, więc nie będę mówić co jest co, nie będę wam opowiadał o odmianach, no. Nie, no różnic nie widać, bo stoję za daleko. Trudno. Nie dziś. Może kiedyś.
W sumie w listopadzie chyba jest następny Exotic Fest, może znowu wpadnę. Tutaj są mrówy i jeszcze gdzieś widziałem mrówy. Tam są mrówy. Jakie to sklepy? Nie wiem. Terraria, ale to takie skrzyniowe, z fajną wentylacją, prawie niewidoczną. Puste. I teraz tak, następne stoisko. A, tutaj mamy pana Plucika. A, tutaj mamy pana Witolda Plucika i jego pytony, i nie tylko pytony. Ogólnie węże gady, na dobrą sprawę po prostu gady. Obok mamy stoisko z Pandera. Spander robi naprawdę bardzo fajne takie, jak je nazwać? Nie kraftowe, kraftowe to są piwa, customowe elementy wystroju Terraris. Nie tylko, ale no, tutaj głównie ma to na stoisku. Pod nami tak, mrówki. To jest w ogóle hit, pękła mi klisza. O, macha, macha, macha! Hejo! Jezu. Od lewej jest Giorgio Ulani, czyli Wojtek z Venomous Art. I Tomasz Bayer z Tom Spider z Brachy Perma Family, z żoną, z partnerką, nie wiem jak to tam u nich wygląda. Nie wiem czy z konkubiną, bo ona nie wygląda jakby była bita, bo wiecie, konkubinę trzeba bić podobno, nie wiem. Możecie mnie zbluzgać za te niepopularne poglądy. Więc u Tomasza u Tomka standardowo brach gramostole. U Wojtka można dzisiaj było sobie kupić wypreparowane wilinki, wypreparowane owady. Wojtek też sobie kupił owady, ale żywe i uwierzcie mi. No z takie 6-7 cm żuki. Pewnie zrobi o tym. Nie wiem, czy to nie będzie spoiler. Nie będę wam mówił, jakie. No, takie duże. To są chyba chrząszcze. No, chrząszcze, nie tak. Żywe. Jakie to było silne. Nie spodziewałbym się. Tutaj jest znowu stoisko Kaimana z wystrojami, tylko że trochę innymi niż były tam, bo tutaj są na przykład ukochane przez wszystkich Foundboxy. Znaczy ja tego używam. Ja naprawdę bardzo, bardzo lubię Foundboxy, te Elki chyba. Ja sobie w tym trzymam wylęk Karaczana tureckiego. Świeży, taki do miesiąca powiedzmy. No bo mam to odseparowane, nie muszę przebierać, wybierać, czym akurat sobie dzisiaj nakarmię swoje L1, czy L2, czy cholera wie co. I teraz tak, chyba największe w ogóle stoisko na giełdzie i ono nie jest całe. No tak jakby całe to jest Tropical Factory. Wiedzą co robią. Uwierzcie mi, jeżeli chodzi o produkcję terrariów, wiedzą co robią, jeżeli chodzi o robienie wystroju terrariów, też wiedzą co robią. Więc nie dziwię się, że mają takie duże stoisko, ale oprócz tego pewnie nie będzie widać, zaraz może mi kable się nie wypnie. Tutaj pod na... Nie, ja nie pokażę. Ogólnie tutaj pode mną, pod schodami, jest jeszcze jeden rządek stanowisk i tam jest mobilna wystawa zwierząt, właśnie robiona przez Tropical Factory. Dead Art. Coś, co mnie w jakiś tam sposób jara, aczkolwiek nie muszę mieć tego w domu. Spreparowane szkielety. Węży, nie węży, różnych zwierzaków. Naprawdę fajnie to wygląda. Jak ktoś lubi takie klimaty, to polecam jako ozdobę na ścianę, regał albo cokolwiek. Obok nich Vantishi, standardzik. A obok Vantisów... Jezu. Obok Vantisów... I to jest coś, co będę powtarzał za każdym, kurwa, jebanym razem. To jest jakiś tam mój autorytet pod względem... Znaczy, no, nie... Dobra. To jest naprawdę ogromny autorytet, jeżeli chodzi o wiedzę na temat plaszników. I ja masę swojej wiedzy, tak jakby, wyciągnąłem od właśnie Mariusza Arenta. Mariusz ciągle się gdzieś tam kręci przy Agriopetera, chyba, jak dobrze kojarzę, albo poszedł gdzie indziej, natomiast chwilę sobie postaliśmy, pogadaliśmy. Naprawdę uwielbiam człowieka, bardzo szanuję i bardzo, bardzo cenię. Także jakby ktoś chciał się dowiedzieć, skąd czerpać wiedzę na temat pająków, przestańcie oglądać Uszatego. Zacznijcie sobie oglądać takie kanały jak Spiders Online, zacznijcie sobie oglądać takie kanały jak Arend, jak kanał Spidershopu.
tam naprawdę można się dowiedzieć wielu, wielu ciekawych rzeczy. Popatrzeć, jak obchodzi się z pająkami i inne historie. Ale to jest moja prywatna opinia, ja mam do tego prawo. Czy ta opinia jest faktem, to już tam inna sprawa. No tak, tutaj mamy strefę relaksu na słoneczku. Mam jakieś jedzonko, żeby nie umrzeć z głodu. No i tutaj, tak jak mówiłem, strefa akwarystyki jest po prostu, z mojej perspektywy, przecudownie malutka. A i tam są jeszcze roślinki. Wodne, nie tylko wodne. Jakieś zwierzątka, którym się nie przyglądałem. Wybaczcie mi, bo jak coś mnie nie interesuje, to ja i tak straciłem się tyle czasu na rozmowy z ludźmi. W ogóle... Chyba ze dwa razy ktoś dzisiaj do mnie podszedł, poprosił mnie o zdjęcie. Trochę głupio, trochę nie. Znaczy fajnie, mi się podoba. Znaczy, cieszę się. Fajnie jest czasem usłyszeć komplement albo coś takiego. Także tak, moi drodzy, tak w skrócie wygląda egzotyfest. Teraz tu już jest naprawdę pusto. Zresztą widzicie, niektórzy wystawcy już się troszkę zbierają. Tutaj jest naprawdę pusto. Jak ja tutaj przyjechałem, była godzina 10.30. Tutaj naprawdę było ciężko przejść. A ja jeszcze wtedy nosiłem plecak. No, plecak zostawiłem po prostu u Tomasa pod stołem, żeby go nie dźwigać. No było ciężko się przepchnąć tak, żeby kogoś po prostu nie popchnąć, jeszcze biorąc pod uwagę to, że jestem no nie najmniejszych gabarytów, no to tym bardziej było ciężko. Dobra, ja zrobię sobie chwilową pauzę, w sensie po prostu zlezę na dół i pokażę Wam jednak tak pobieżnie może tą mobilną wystawę zwierząt od Tropical Factory, żeby nie było, że ja o czymś gadam, a nie pokazuję i na dole pójdziemy sobie do najbardziej znanego, o, pójdziemy sobie do Jaromira. Nie tylko do Jaromira. Pójdziemy sobie do Pawła, do najbardziej znanego hodowcy pająków wśród Ninja Warriorów, albo do najbardziej znanego Ninja Warriora wśród hodowców pająków. I nie tylko, bo on tam dzisiaj głównie chyba ma karmówkę. Więc na razie chwila przerwy i widzimy się na... Kurwa, co z tym palcem mam? Napierdolę. Widzimy się na dole. Tak, w ogóle przywdziałem sobie obuwie sportowe na tę wycieczkę. Naprawdę można sobie pochodzić. Zapomniałem tych swoich zielonych takich w pająki, no ale już chuj, trudno się mówi. I teraz tak, co mamy na dole? Na dole mamy, tu jest bardzo fajna rzecz. Tutaj już sobie porozmawiałem, ja Wam podlinkuję sklep, bo bardzo mi zależało na tym, żeby mieć plecak z celadonią i będę miał plecak z celadonią, Pan mi obiecał. Oczywiście, nie no, zapłacę, wiadomo. Dzisiaj będzie plecak, nie? Nie ma problemu, bo dzisiaj nie było, a mam kogoś, kto by chciał mieć taki plecak. Chociaż o tym nie wie, bo ma 2 lata. Ale no, worko, plecaki, piórniki, cuda na kij. Oni ze względu na ten trzęsienia ziemi, nie? W sensie, żeby się tam oddać. Zabezpieczyć na wszystkie możliwe sposoby. Tak, tam właśnie o takim polecie. Tak wyglądają stoły o godzinie 15 na giełdzie w Poznaniu. Po prostu są o żółwiki. Jeszcze jakbym umiał po łacinie. Ale żółwiki. Tak. O, a tu są to greckie stepowe? Chyba jedne i drugie. Why not both? Okej, okay, to tutaj tak. To... Obama. Obama. No tutaj oba macie. Tylko nie wiem, które są które. No, moi Boże. No, ładniejsze są greckie, brzydsze są stepowe. To wszystko jest kwestia gustu. Jakby były czarne, to by mi się podobały czarne. No, nie, te bardziej kolorowe są greckie, takie bardziej łaciate. A te takie stolowane bardziej są stepowe. No dobrze, to pomalujemy farbkami, wszystkie będą stepowe. Rosną, a to są, jakie? To są pelomeduzy i to są peluziosy. Ale to ładne jest. No pelomeduzy, emedury chciałam powiedzieć, nie pelomeduzy. Ja też się ciągle plączę. Ja, ale miałem jakieś czerwonolicego. Nie, to tam jest. Mi uciekł. Piękne po prostu. One im starsze, tym się bardziej wybarwiają, tym są ładniejsze. To się nie ściera? Nie, to nie jest farbkami. Dobrze. Ale ładne. To są wodnolądowe. To są wodnolądowe. Dobrze. Tak, ale jestem mądry. Tu mamy konziktor? Jezu, przecież to jest napisane. Aj, nie, no była cesarska. Tu jest była cesarska, tu, o Jezu, to jest bardzo fajna, duża rzecz. Trochę się schował i wypiął do nas w żółwlam parci. On ma tak... No, w realnej skali około 40-45 cm. Zapomniałem, jak się mówi, na skorupę.
Dame, ale jest piękny, naprawdę piękny żuch i duży, fajny zbiornik. Tutaj mamy gadolan z Redy. Ja lubię gadolan z Redy, bo sobie na TikToku oglądam ich filmy, jak sobie tam targają węże i... O, pewnie jednego z tych na przykład. Tak, nie? To wasz? Tak. A, no sznuróweczka, no. 4 metry 5? 4. 40 kilo? 33,5. Jezus Maria, mam wagę wokół. Nie pytajcie dlaczego. Nieduży. No nieduży, no. A bo to jest tygrysi? Siatkowy. Siatkowy, Jezu. Właśnie nie lawender albino. Mów mi tak jeszcze. O pająkach to bym sobie mogł... No, nasza klasyczna samica ma 6 metrów, 80 kilo. Więc tutaj by jakby się zwinęła, byłaby... Czyli wasza klasyczna samica waży prawie połowę tego, co ja. No nie, bez przesady. Nie no, 2/3. Nie oszukujcie. Masz więcej, ja też. Tak powiem inaczej, samica śmiesza ode mnie. Czekajcie, ten kanał robi inaczej. To jest ziomek, który właśnie im pojechał od grubasów, nie? Ale ja, zobaczcie. I to się nazywa mieć dystans do siebie. Znaczy, nie, ja wam to zrobię z góry, jak wygląda dystans do siebie. O, to jest dystans do siebie, mamy do siebie dystans. Uwielbiam swoich widzów za wyrozumiałość. Czemu nie? Wszyscy jesteśmy przecież okrągli. Jak ktoś jest gruby, to jest gruby. Znaczy, wiesz, nie, ja czasem słyszę, że to są geny, nie? I wtedy dodaję, ale tych genów trzeba dużo zjeść. To też prawda, to też jest prawda. Dobra, zagalopowałem się. Ja to film. Wszystko w porządku. Najlepiej. Gorzej jest dobra, jeśli... To jeszcze raz przerobię. 80 kilo? Dobra. Dziękuję bardzo za współpracę. Miło było was poznać i lecę dalej. Dziękuję. Nie. No i to jest fajne, tak to są nazwy, więc mogę wam powiedzieć, że to jest waran białogardły. To jest kurwa białogardowy. Gardę to sobie bokser trzyma. Tutaj też są jakieś waranki. Nie wiem jakie. No trudno. No tutaj to legwan zielony. Iguana. Przysmak w Ameryce. To się postawił, patrzcie, że on się... Ja mam flash włączony? Nie, dobrze. Myślałem, że flashem go rasłem. To też jest jakiś, jakiś waran, no u mnie to jest jakiś waran. Tutaj jest, o Jezu, pytony dwa, na pewno. To są chyba... Nie, jestem debilem od węży. Czyli ta wystawa to jedna, tu jest tygrysie i tu albino. Ta wystawa jednak nie jest z Tropical Factory, tylko jest właśnie z Gadolandu, z Redy. Tutaj są... A, i tutaj w ciemno pierdolone to są chyba teju czerwone. A, tak. One są prawie tak samo bardzo pieskowate jak teju argentyńskie. Czyli tak samo inteligentne i tak samo przyjazne. Regiusik? Tam... Morelia. Aha. Pytań zielony po polsku? Chyba? Nie wiem. Tak, Morelia virilis? Morelia virilis. Nie ma kartki, nie potwierdzę, ale jestem pewien. A tu mamy teju argentyńskiego. No to taki piesek wśród jaszczurek. Z mojej perspektywy jeszcze agama brodata jest kotkiem. Tutaj są żółwie, tylko nie wiem właśnie, które, czy lamparcie, czy greckie, a może znowu oba. Zawsze chciałem mieć takiego, ale nie złożyło się. Te momenty, kiedy kręcę podłogę, to są takie momenty, kiedy unikam tego kręcenia postronnych ludzi, wybaczcie mi. To jest chyba jakiś cynk. Chyba jakiś cynk. Jakiś cynk, ale nie wiem jaki. O, już się wkurzył. No, troszkę się zdenerwował. Ja sobie podłogą przelecę. Nie zastanawiałem się, czemu się tak stresuje. Bo źle tu nie mają.
Ja tam zaraz przyjdę. No tak, a właśnie, nie, to ja wam pokażę, jak to wygląda tak jakby z poziomu ziemi, nie? Bardzo ładnie to wygląda. I teraz tak. Ja mam 1,90 m, jak podniosę rękę na maksa, to jest 2,5 metra. I teraz chyba faktycznie stoję po środku. I tak wygląda hala w jedną i w drugą stronę. Będziecie mieli 360 view. Jeszcze z dźwiękiem super ultra HD, chuj wie co. Tak. Kurwa. No, ale blada, z tego balkoniku wam kręciłem wcześniej. Także hala jest naprawdę przepotężna, miejsca jest dużo, a i tak mimo tego... Jezu, uwielbiam kręcić akwizę. I tak mimo tego było ciężko przejść. Tak, tutaj mamy znowu kolejne stoisko z gadami, czyli mamy agamy. A, brodate karłowate, bazyliszki, ślimaki. Ślimaki były jeszcze... Nie pamiętam nazwy, nie chcę przekręcać, bo znowu coś zjedę. A, tutaj jest klasyk każdej giełdy. Mały protip z doświadczenia. Jak jecie Madagaskara, wyrwijcie nóżki. Wchodzą między zęby. No, nie, sam Madagaskar zajebisty, jest taki fajny, mięsisty, nie ma za dużo chityny, natomiast nóżki są bardzo sztywne, więc wyrwijmy nóżki i dopiero go zjedz. Smacz tego. Tutaj mam jakieś spreparowane owady, pszczoły, trzmiele, szerszenie, boże, wszystko. Wije, taśminki, motyle. I ostatnie stanowisko w dzisiejszej relacji. Tak jak mówiłem, najbardziej znany wojownik ninja wśród hodowców pająków. To ja. I najbardziej znany hodowca pająków wśród wojowników. A ty masz fajną zabawkę. Kurde, nie mogę cię nagrać. Jemu się nie trzęsie, patrzcie. A patrzcie teraz. Się przestawiłeś. No kiedyś sobie kupię, ale do pieniędzy z YouTube'a na razie wystarcza na bilet na pociąg. No i o Pawełka to możecie sobie kupić metalikę jak zwykle i jedzonko dla metaliki nie tylko. I tam jest jeszcze, tam też jest jakaś karmówka i gady, czyli coś co nas nie interesuje. A to są chłopaki od Pawła. To są moi żołnierze, u nich można zakupić te różne rzeczy. Opowiadaj co można kupić u ciebie. Reklamuj się. Można zakupić kwasy różnorakie. Takie większe, takie mniejsze. Można tym palić w piecu jakby co? Jak się podsuszy, to jest super chrust. To jest okay. Kaloryczny chrust. Gitara. Niebezpieczne pająki. Niebezpieczne, jadowite przez, po prostu. Przez plastik potrafią ukąsić. Tak, słyszałem taką historię. O, tu wychodzi do nas. Co? Cześć, jakie mam piękne tu ujęcie, matki. Specjalne coś, patrz. To patrzcie, kurwa, wariata. Biorę ją. I można odkleić to. Sobie patrzcie, co z spodu, jakie ma ładne żółte kropki. Albo jakie ma podwozie, albo coś tam. Nie no, seksować nie będziemy, bo to... Dzieci to oglądają. Nie powinny. No. Chciałem sobie dzisiaj kupić turkę, ale widzicie jak to jest pakowane i jakie są... No. Ale tak, u Pawełka zawsze jest, ta gablota. No ty w Niemczech chyba się czasem też wystawiasz, nie? Czy w Ham. No wygląda jak Ham, poparze. Ale byłem zmęczony i spałem w aucie. A reza stolik zapłaciłem. To się nazywał... sobie korzystał. Co się nazywał? Taki hodowca gadów. To było, jakby to powiedzieć, bardzo dobre posunięcie. Hodowca gadów spodło się podłoń. W dupę. Promuje Karola Zabosta. Okej. No serce na dłoni, no. Najgorsze jest to, że macie... Czekajcie. Kurwa, gówno będzie widać, nie wiem. Obydwaj mamy fryzurę na worek na śmieci, nie? Tak. Tylko, że ja jestem gruby. Ja też jestem gruby. Bo właśnie to jest, ten jest mały. Czekaj, weź to wytłumacz po kolei. Tak, nie wiem. Ja jestem gruby, on jest mały, a ty jak jesteś? Gubi. Odwrotnie wszystko. Ja nie jestem gruby. Dobrze, no. Ja wiedziałem, że sobie... Kurwa, ja ciągle coś łapą zasłaniam. Najlepsze zostawiłem sobie na koniec. Dlatego jeszcze nie piłem wód.
Nieważne. No. Najlepsze zostawiłem na koniec, bo u Pawła zawsze jest śmiesznie. My sobie czasem gdzieś tam na Instagramie albo na Facebooku robimy śmieszki, nie wiadomo z czego. Nie wiem, z Leroy Merlin na końcu tęczy na przykład. Ja polecam też nawóz od tych owadów, bo jakby ktoś chciał, to mam dostępny nawóz. Co miesiąc 1,5 tony, jakby ktoś był zainteresowany, teraz nawóz czekaj, podrożał. Czekaj, kurwa, ile? 1,5 tony. Co 1,5 tony nawozu od... Karaczan. Teraz podrożał nawóz, saletra amonowa na przykład o 500% podrożała, także to jest super, super alternatywa. Dobrze powiedziałeś, że alternatywa, nie alternatywa. Człowiek się uczy całe życie. Jedna wzięta pojedyncza alternatywa. Nawet dzisiaj się dowiedziałem, że to nie jest 20 cm. Dobra, kończę. Czy wam się podobało, czy nie? No mam nadzieję, że się podobało. No, mi się bardzo podobało. Naprawdę giełda, która robi wrażenie i to w chuj. Spędziłem się chyba ze 4 godziny w ogóle rozmawiając z jakimiś różnymi ludźmi na różne tematy. Z hodowcami, z ludźmi, którzy mnie kojarzą gdzieś z internetów. Dobra, a, mówiłem o zdjęciach, dobra, nieważne. Dobra, na dzisiaj... Kurwa, słońce mi świeci w oczy. Na dzisiaj kończę, bo zaczynam tak jakby część nieoficjalną, bo jednak no, paru znajomych się tu pojawiło, którzy chcieliby się ze mną napić po prostu piwka. Nie, no oszukujmy, że jestem dorosły razy dwa. Ja pierdolę. Więc mogę, bo wracam pociągiem. No, tak na dzisiaj tyle. Kajo. Nara, pozdrow.